Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. No i koniecznie zostawcie łapkę w górę na dzień dobry, ponieważ to jest bardzo ważne. Załóżmy 6000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku muszę uratować moją żonę. Znalazłem jakiś pewien sposób, postaram się negocjować z wielkim B, żeby wypuścił ją po prostu za, nie wiem, za jakąś opłatą, czy w zamian za... No nie, no znowu te pioruny nawalają od samego początku. Ja nie chcę. Proszę, mam nadzieję, że się nic tutaj nie wydarzy. Dobra, no nie, no już dostałem pioruny. No dzień dobry, dobra, idę po prostu do żony mojej i zobaczymy, co ona powie na to. I zobaczymy, jaką cenę. No nie, no w sumie jestem w stanie dać wszystko za to, żeby ona była wolna, nie? Więc zobaczymy, co tu się wydarzy. Dobra, halo, Milki. Halo. Dobra, jestem tu. Jestem, ja. Uwaga. Mam pomysł, ja będę z nim negocjował, wiesz? Okej. Chodź wyjść. Czekaj, zróbmy. O nie, on zamknął już te drzwi. Jak on to robi tak szybko? No nie, no już wali tymi piorunami, czekaj, rozwala. Nie, no piorun tuż przed drzwiami walnął. Chodź, wyjdź, wyjdź. Nie, no nie bij. Nie, uciekaj. Zabił mnie. Zabił mnie. Ty, pojawiłem się z powrotem w bunkrze. Żyjesz? Nie, zabił mnie od razu. Kurczę, dobra, już tam lecę do ciebie. Czekaj, ja z nim muszę... Wow, tepnął mnie. Czekaj, bo on robi jakieś dziwne rzeczy. Czekaj, wejdę tu na górę. Czekaj. Czekaj, wielki B. Zróbmy... Nie, Czekaj, postaram się z nim dogadać. Czemu ty to... Pomogę ci? No, bo nie mam jak wyjść, o dziękuję. Dobra. Wielki B, czekaj, nie rób nic, nie rób... Czekaj, stój, dogadamy się z nim. Wielki B, jeśli mnie słyszysz, strzel piorunem raz. Dobra, słyszy mnie. Dobra, musimy się z nim dogadać jakoś. Dobra, to w takim razie zróbmy tak, że jeden strzał pioruna to tak, dwa strzały pioruna to nie. Dobra? Nie, to dwa pioruny walną, nie. No dlaczego? Proszę, jeden strzał piorunem tak, dwa strzały nie, dobra? Dobra, poszedł dobra. Jeden strzał, był tak, dobra. Czyli się zgodził, okej, dobra, to mamy to dogadane. Więc teraz tak. Czy wypuścisz moją żonę? Kurczę, no były, że nie, więc dobra. Weź do środka dla bezpieczeństwa. Dobra. To słuchaj, to w takim razie, czy mogę coś zrobić, żebyś ty ją wypuścił? Nie. Nice, po prostu. No to nice. Widzę, że pozytywnie nastawieni jesteśmy na cały odcinek w takim razie w tym momencie. Dobra, a czy... Jakie tam jeszcze mogę by pytanie zawalić? Nie wiem, kurde, czy jak coś... Ty miałeś... O, przepraszam cię, jak miałeś... Dobra, jak mi bijesz, to elo, dobra, bierz ją, nie potrzebuję już. Nie. Jakby no ten... Dobra. Nie wiem, wiesz, jakoś tak powiedz, że za coś na przykład, nie wiem, za... Trzy ziemniaki, nie? Czy coś. Dobra. Dobra, niech wejdzie. Czy oddasz mi ją za trzy ziemniaki? Cztery? Co? To chyba nie jest jakiś... Ty, a nasiono? Też nie, więc no chyba się z nim tak nie dogadamy. Kurczę, to co ja mogę mu zaoferować za to, żeby on po prostu wypuścił cię? Co? Co masz? Albo wiem. Czekaj. Rozmawiajmy, jak gdyby nigdy nic. On nas słyszy, nie? Chodź. Co my możemy mu dać, żeby on cię wypuścił? Nie wiem. Chodź. Co my możemy... No czekaj, no my się zastanawiamy, daj nam pozastanawiać się. Chodź. Co my możemy mu dać, żeby on nas wypuścił? Nie, patrz, leci. No nie rób nic, bo my się zastanawiamy. Chodź, Emilka. Zostaw, bo my musimy się pozastanawiać. Czemu ty nas torturujesz? My zapłacimy ci, znaczy musimy... Au. Dobra, to chyba nie działa, wiesz, ja chciałem go po prostu zrobić w konia, że my po prostu sobie tak będziemy powoli odchodzić i... Nie, ale jakby chyba coś ci nie No nie wiem jaki... Czekaj, a może tu coś trzeba zrobić u ciebie w tym pokoju? Dobra, czekaj, głowę creepera mu zaoferuję w zamian za to, żeby cię wypuścił. Dobra, wielki B, nie wiem kim jesteś, oferuję ci głowę creepera w zamian za to, żebyś wypuścił moją żonę. Kurczę, ale się wkurzył. Dobra, chyba głowa creepera nie jest satysfakcjonująca dla niego. Jakiś kwiatek? Dobra, czekaj. O, przewielki B. Mam dla ciebie mlecz? Otóż ten. Czy może... nienawidzi mnie totalnie. Przecież on dostaje podkom, ale czekaj, nie ma odpowiedzi. Ty, co? To ty tu postawiłaś? Nie. Aha, tak. No dobra, no to okej. No weź, przyjmij tego jakże przecudownego mlecza, ostatniego w tym sezonie. Czekaj, muszę rozwalić resztę, żeby był ostatni w sezonie. To jest za dużo tych mleczy. No nie, dobra. Jeden z ostatnich w tym sezonie. No nie bij mnie. I w zamian za to oddaj mi żonę, proszę. Dobra? Nie masz kurde jakichś
złota, diamentów. Dobra, ale nie wiem, czy on będzie chciał złoto i diamenty. To jest takie... Dobra, ale no myślisz, że wolę na ścianę. Wow, 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 jak strzelił. Dobra, wróć tam. Ja ogarnę jakieś złoto, ale czy tam będzie... diament. Nie, co? Bo tu będzie pożar lasu. Dobra, okej. Aha, ugasiłaś, dobra. Dobra, to ja lecę po jakieś diamenty czy coś i zobaczymy, na co on się zgodzi, co on postanowi, wiesz, prawda, dać. Dobra. Dobra, słuchajcie widzowie, musimy ogarnąć jakieś, nie wiem, złoto czy cokolwiek innego, nie wiem co totalnie, może, nie wiem, pszenicę zbierzemy może dla niego, że on raczej tego nie będzie chciał. Ale czekajcie, mam tutaj taki jeden sejfik swój, w którym trzymam takie swoje rzeczy, o tym sejfiku nikt nie wie, aczkolwiek dojście do niego jest takie dosyć całkiem oczywiste. No ale dobra, weźmy stąd, patrzcie, tutaj ma skrzyneczkę, mamy stack diamentów. No mam nadzieję, że na stack diamentów to on się totalnie nabierze, no na, może, dobra, nie nabierze, po prostu, że się zgodzi. Wiem, hot dogi mu jeszcze zaproponujemy, no, może budę dla psa to niekoniecznie. I piec mu zaoferujemy, no, ale piec, nie, dobra, no, no dobra, weźmy, zawsze warto, o nie, postawiłem tu piec, zawsze warto spróbować z tym piecem, może akurat będzie potrzebował pieca. Dobra, lecimy tam z powrotem do Emilki, no mam nadzieję, że któryś z tych rzeczy się zgodzi nam ją oddać, jeszcze kwiata mu ogarnę, patrzcie, takiego pięknego kwiata, o, to jest dobry plan, nie? Dobra, lecimy, lecę tam do Emilki, mam nadzieję, że mi ją odda, no bo kurczę, tak być nie może, o, dobra, idealnie wyleciałem tutaj. Lecę tam w takim razie. O, o. Nie, tu jest pożar lasu! Czekaj, muszę to ugasić. Dobra, ugasiłem. Dobra, Emilka, jestem! Gdzie ty jesteś? W środku. Jesteś tu, dobra. Wielki B, mam dla ciebie piec. Skoro nie chciałeś tego, to... Czy przyjmiesz ten oto piec w zamian za moją żonę? Nie. Dobra, mam też również dla ciebie, dorzucam do pieca hot dogi. Czy przyjmiesz otoż te hot dogi razem z piecem? Nadal nie. To mam pomysł. Czekaj. Zrobię takie podium specjalne. To czy przyjmiesz... Otóż to... Te piękne diamenty... Czekaj, ja tutaj rozwalam. O kurczę, żeby tutaj... Prawda, na takim wzniesieniu. Te diamenty otóż to przyjmij w zamian za... Za oddanie mi żony. Ty pożarł te diamenty! Widziałaś to? Nie, to jeden i jeden był. I to jeden. Tak. Czyli tak, chodź, Emilka, dobra, udało się. Udało się, dobra, szybko, lecimy. Dzięki ci, wielki B, za twoje dobre nastawienie. Chociaż dobra, za stack diamentów ci oddam. No to w sumie nie było to jakoś mega drogie, ale. Nie, drogocenna dla wszystkich, nice. No ale nie, no, dla mnie jesteś, gdzie ty jesteś? Zgubiłem cię, gdzie ty jesteś? Gdzie? Idę, obok. A tu jest, czekaj, bo ty płyniesz tu, tak? Tak, jesteś tu. Dobra, czyli nas zostawił, dobra. Ty, bo zlagowałeś mi się w powietrzu. Dobra, chodź, szybko lecimy do willi w takim razie. Często, że mnie ktoś zabił, to ma teraz takie lagi. O nie, najgorzej. Wielki B, nie rób, żeby miała lagi, zrób, żeby miała dobrze. Nieważne. Ale chodź szybko do tego, do willi, chodź. To nie jest takie proste, bo mam tutaj normalnie jakieś... Ale masz flaki, nie? Dobra, to... Kurczę, no nie mogę cię tak zostawić, bo ja nie mam lagów i poczekam tu na ciebie, Sobie, jakoś sobie idę. Daję radę. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, zgubiłem cię. W którym miejscu teraz jesteś? Już idę. Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Jestem obok mennicy. Dobra, no ja jestem koło mennicy właśnie. No ja też już tam idę, momento. Emilka, chodź, bo ja nie mogę tak, ja nie mogę cię stracić z oczu, bo on cię znowu porwie. Może on cię już porwał i się teraz zmusza do tego, żebyś to mówiła. Nie widzę cię, gdzie ty jesteś? O Jezu, jak się rzuciłaś, jak tu cię strzeliło. Dobra, chodź szybko. Już nie mam lagów, już jest dobra, dobrze, bo no, to dobrze. To chodź. To dobrze, że wielki becie zostawił już i nic nie robił. Może musiałeś się oddalić od tamtego miejsca. Dobra, chodź szybko do tej willi, już jesteśmy bezpieczni, musimy się tam schować do bunkru. Ja proponuję, żebyśmy się schowali tam pod ten basen. To jest chyba... A nie, my mamy to przecież, to twoją bazę pod wodospadem, to tam się schowamy. Tam będzie lepiej, bo tam nas może nie znajdzie, może nas tam nie wyhaczy. Chodź tam szybko, to jest nasz jedyny ratunek i nie wychodzimy stamtąd. Znaczy, ja będę wychodził, bo ja muszę jakoś utrzymać rodzinę, prawda? Ciebie i tak dalej, ale ty tam zostajesz i nie wychodzisz stamtąd. Dobra, wracamy po krótkim cięciu, słuchajcie, ponieważ rozładowała mi się bateria w aparacie. Dobra, Emilka, wskakuj tam, otwieram ci. Dobra, otworzyłem. Jesteś tam? I tak. Wow! Bije cię, czy nie? Dobra, nieważne. Nie bije mnie. Ale spoko, otwieram tobie, no. O, dobra. Dobra, jesteśmy tu już bezpieczni. Dobra, ugraliśmy to. Czemu ty tu masz takie rzeczy w ogóle? Co to tu ma być? Nie interesuje mnie, okej? A to co to jest? No, Emilka. Dobra. Emilka. Co ty tutaj trzymasz? Masz płytę jakąś? Pójdź jakąś muzykę, żeby było weselej.
Nie mam płyty. Nie masz tam, nie masz płyty, dobra. A tu gdzieś nie pochowana jakieś są płyty? Nie wiem. O kurczę, nie dało się jednego otworzyć, dobra. Dobra, no ale tu jesteśmy w miarę bezpieczni. Tu możemy się osadzić, żeby nie wiem co. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Udało nam się uratować Emilkę z opresji, z więzienia. Udało nam się przekonać Wielkiego B, żeby nam ją oddał za ten chociaż stak diamentów. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. No i co? No i streamy na Twitchu też są. Co prawda nie teraz przez weekend, bo wyjechałem, ale od przyszłego tygodnia znowu startujemy. Link do Twitcha mojego, wiadomo, jest w opisie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Pa.